Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję karty graficznej MSI GTX 970, czyli najnowsze dziecko Maxwell NVD. Karty niedawno miały swoją premierę. Pojawiły się najpierw modele słabsze, czyli 970, zaczynają wchodzić na rynek już 980, ale tylko i wyłącznie konstrukcje referencyjne. Mają one dokładnie takie same kolory jak w przypadku Tytana, nie wiem czy pamiętacie. I jeżeli chodzi o karty, tutaj te 970, większość z nich jest właśnie z niereferencyjnymi chłodzeniami, podkręcone wersje, tak jak w przypadku MSI, do wyboru do koloru. Nie wszystkie są jeszcze dostępne w sprzedaży niestety. MSI chyba miało najwięcej tutaj sztuk wypuszczonych na rynek, tak przynajmniej mi się wydaje, na pewno takie coś miało miejsce w UK-u. Jeszcze kilka słów wytłumaczenia, bo 970 tak naprawdę to nie jest następca GTX 770, troszkę Nvidia tutaj namieszała, a raczej będzie to odpowiednik 780, chociażby biorąc pod uwagę samą cenę. Tak przynajmniej mi się wydaje, niekoniecznie musicie z tym się oczywiście zgadzać. Także słuchajcie, zapraszam Was serdecznie na film. Na początek platforma testowa, znana już Wam pewnie, przynajmniej większości z Was. Płyta Z97 M-Power od MSI, procesor 4690K, podkręcony na 4,5 GHz, 2x4 GB RAM-u. Karta graficzna oczywiście MSI Z97. Dalej, zasilacz Supremo M1 700W Ocelent MPC i dysk SSD 120 GB Kingston 3K. Cały zestawik, zwróćcie uwagę, pobiera ze ściany, światło się odbija, 66,7W. Oczywiście cały zestaw z tą kartą. Powiem Wam tylko dla ciekawości, że w moim komputerze, w którym na co dzień ta karta jest zamontowana i będzie działała, cały zestaw pobiera 100 W mniej w porównaniu do karty 780, też również MSI, też również podkręconej wersji. Także różnica jest znacząca w poborze mocy. Wentylatory się oczywiście na karcie nie obracają, to dlatego, że ona jest chłodzona półpasywnie. Oczywiście możecie sobie regulować obroty w MSI Afterburner na przykład, czy też VGA Precision płynnie, od ilu tylko chcecie. Także one mogą się kręcić spokojnie, bez problemu, nawet w czasie spoczynku. Ja ustawiłem sobie dla próby obroty na 500 na tej karcie w mojej obudowie i powiem Wam szczerze, że temperatury były na poziomie 25 stopni. Natomiast tutaj temperatura z wyłączonymi wentylatorami jest około 39 stopni. Wyższa, sporo wyższa niż w mojej obudowie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu na test benchu nie macie przepływu żadnego powietrza. Nie wieją na kartę żadne wentylatory. W obudowie 220 wieją na kartę na przodzie. Ja Wam to pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale dwa Enermaxy Magma i 3 140mm wyciągają powietrze. Także u mnie ta karta łapie bez wentylatorów 30-35 stopni maksymalnie, a same temperatury nawet po obciążeniu, po włączeniu wentylatorów spadają dość szybko w dół. Także nie ma tutaj problemu. Jedna taka uwaga. Nie wiem, czy to akurat jest problem z moją kartą. Po zainstalowaniu VGA Precision najnowszej wersji, niestety wentylatory, raczej wentylator szaleje w tej karcie. Jeden się tylko obraca i to na maksymalnych obrotach. Bynajmniej tak się dzieje z najnowszymi sterownikami. Nie wiem, czy to będzie poprawione później, czy to jest wina po stronie VGA Precision, czy też może BIOSu karty, nie mam pojęcia. Natomiast z MSI Afterburnerem działa bez problemu i tak jak należy. Pobór mocy, mówiłem o poborze mocy. Teraz pozwólcie, że odpalę benchmarka Valley. Zerkniemy sobie, jak wyglądają temperatury tej karty i jak również wygląda sprawa z załączaniem się wentylatorów. Ja oczywiście wszystko to już wiem, ale Wam to pokażę, żebyście mogli być tego świadkami. Ok, uruchamiamy benchmark. Zwróćcie uwagę na górny lewy róg. Temperatura karty 48 stopni. Obroty wentylatorów 0. Boost clock, czyli GPU clock z boostem 1329 MHz i pamięci 3,5, czyli razy 2 to jest 7000 efektywnie. 59 stopni Celsjusza. Wentylatory 0%. 61 0%. 62. Dopiero jak jest 63 stopnie Celsjusza, wentylatory się załączają. Zwróćcie uwagę teraz na ich procentowy, znaczy ile procent się obracają, jakie mają obroty. Tutaj mamy 42% i obroty 977. One nie przekroczą 1000, także karta jest naprawdę bezgłośna, że tak powiem. Nie będę Wam teraz w stanie pokazać, jak wygląda sprawa głośności całego zestawu. Ja to teraz zmierzę. 40 cm. decybela. Naprawdę bardzo cichutko. Karta jest praktycznie niesłyszalna, można powiedzieć. Temperatura spada do 60 stopni. Wiadomo, wentylatory się załączyły i będzie temperatura niższa. Obroty cały czas nie przekraczają 1000.
Pozwólcie, że teraz nie będę całości nagrywał, bo nie ma sensu. Wrócę do Was, jak już zakończy się benchmark. Zwrócimy sobie uwagę, jakie temperatury osiągnęliśmy w tym teście. Jeszcze zanim to zrobię, pokażę Wam pobór mocy. Około 236, 240, maksymalnie co widziałem, 247 watów, czy wat powinienem powiedzieć, z gniazdka. Cały zestaw oczywiście. Benchmark się zakończył, 61-62 stopnie Celsjusza. Cały czas temperatura bez zmian, obroty niecałe 1042%. Naprawdę karta rewelacyjnie wręcz cicha. Teraz wyłączmy benchmarka. I zerknijmy sobie na temperatury. Mam nadzieję, że dobrze to będzie widać. Temperatura spada, już jest 52 stopnie, 51. Oczywiście będzie tutaj ona wolniej spadała, aniżeli w obudowie, gdzie mamy przepływ powietrza, wiadoma sprawa, bo wentylatory się teraz, zobaczcie, wyłączają. Już są na zero. Ja jeszcze zerknę, czy tak faktycznie? Faktycznie, są na zero. Także wentylatory są na zero, temperatura 48 stopni, ona teraz wolno będzie sobie spadała do niższej, do prawdopodobnie 40. Natomiast jak mówię, w obudowie zajmie ten spadek temperatury o wiele szybciej z tego względu, że mamy przepływ powietrza, że mamy wentylatory. Oczywiście w zależności, prawda? W zależności od tego, jaką macie dobrze wentylowaną obudowę, tak szybko te temperatury będą spadały. Teraz pozwólcie, że zajmę się grami, przetestuję w kilku najbardziej popularnych grach. Zobaczymy, jak ta karta wypada na tle i karty 290X i również GTX 780. Podsumujmy sobie krótko naszą recenzję. Powiem tak, pod względem wydajności karta 970 nie robi jakiegoś szału, nie ma rewolucji, że tak powiem. Oczywiście cały czas będę się odnosił do karty GTX 780, bo moim zdaniem tutaj powinniśmy te dwie karty ze sobą porównywać, chociażby ze względu na cenę. Natomiast jeżeli chodzi o pobór mocy, o kulturę pracy i o temperatury, tutaj jest rewolucja i zdecydowanie karta sprawdza się o wiele, wiele lepiej aniżeli poprzednicy. Akurat dzisiejsze MSI dostaje ode mnie zasłużone 5 gwiazdek z kilku powodów. Przede wszystkim temperatura nie osiągnęła więcej jak 63 stopnie Celsjusza. Przy zachowaniu idealnej wręcz kultury pracy karta jest praktycznie niesłyszalna. 33,9 dB, cały zestaw z otoczeniem, naprawdę to jest rewelacja. Dodatkowo 90 W czy watów, nie wiem jak to się zawsze mówi, także poprawcie mnie, 90 watów mniej poboru z gniazdka w porównaniu do 780, to jest duży atut dla tej karty akurat. Dodatkowo, karta nie opada w slocie PCI Express, tutaj nie będzie on nadwyrężony, wygięty, również podświetlane logo MSI na boku, komuś się może to podobać, komuś nie, co mnie akurat to się podoba, to nie jest ono jakieś agresywne i bardzo delikatnie świeci, plus za to. I cewki, słuchajcie, cewki tutaj powiem tak, delikatnie je czasami słychać, czasami, nie zawsze. Czasami jest tak, że na przykład w benchmarku tutaj 3D Mark 2013 w pierwszym teście słychać delikatnie cewki, później już w ogóle nie słychać. Ciężko tutaj to wyczuć, ale tragedii nie ma. Niemniej jednak nie jest to karta
gdzie tego nie usłyszycie w ogóle. Trzeba o tym powiedzieć, żebyście mieli tego świadomość. Cena to jest około 280 funtów u mnie. Nie wiem, jak będzie to wyglądało w Polsce. W Polsce po prostu ceny są, nie wiem, no dziwnie jakoś ustawiane. Miała być rekomendowana cena 1400 zł. Teraz nagle widziałem, karty skoczyły już na ponad 1500, około 1600 nawet chyba były ceny, także nie mam pojęcia. Ale to jest jedna z tańszych kart niereferencyjnych, także tutaj z pewnością cena jest naprawdę dobrze ustawiona. Wydajność. Jeżeli ktoś kupuje, mówię teraz o wydajności ogólnie, nie porównanie do 780. Jeżeli ktoś kupuje tą kartę, znaczy chce kupić kartę, jest na rynku, szuka karty, zdecydowanie to jest dobry wybór. Mały pobór prądu, cichutka praca, dodatkowo temperatury, mówię, rewelacja. Co trzeba tutaj dodać, to jest półpasywna praca, również za wielki plus tutaj zaliczam to. W czasie spoczynku w dobrze wentylowanej obudowie 30-35 stopni maksymalnie osiągniecie. Przy włączeniu wentylatorów ręcznie, przy na przykład użyciu programu MSI Afterburner, możecie uzyskać temperatury na poziomie 25 stopni w spoczynku, jeżeli komuś przeszkadza 30, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem tak czy inaczej. Czyli praca bezgłośna praktycznie karty w czasie spoczynku, co jest moim zdaniem bomba. Tutaj osoby niektóre się obawiały o to, czy będzie się sekcja grzała i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, na sekcji, w okolicach sekcji na PCB temperatury łapałem na termometrem mierzonym na laserowym, chyba tak on się nazywa, około 80 stopni. Naprawdę to nie jest źle jak na sekcję, nie ma tutaj powodu do narzekań. Jeżeli komuś to przeszkadza, może wyregulować sobie tak wentylatory, aby one pracowały według jego, że tak powiem, uznania. Karta jest na tyle cicha, że macie jeszcze spory zapas, żeby podkręcić sobie obroty wentylatorów, żeby było cały czas cicho, a jeszcze bardziej wydajnie. To i może nie zjedziecie z temperaturą, poniżej 60 stopni, natomiast możecie schłodzić troszkę PCB karty bardziej, zwłaszcza tą sekcję zasilania. Jednakość pamięci nie jest chłodzona na tej karcie, ale tak naprawdę, znaczy mówię o tej stronie wewnętrznej, bo na rewersie wszystkie są niechłodzone, ale tak naprawdę GDDR5 się nie grzeją, nie ma problemu i tutaj nie ma się o co martwić. Samo podkręcanie, słuchajcie, nie kręciłem pamięci, moim zdaniem to jest bez sensu, chyba że do benchmarków, jak wiecie się o jakieś tam punkty, wszystkie wtedy pamięci warto podkręcić. Natomiast powiem Wam tak, rdzeń bez podnoszenia napięcia, tylko podniesienie power targetu robi plus 230, co daje nam 1558 MHz. To jest maksymalny boost, jaki uzyskałem i to jest stabilne w benchmarkach. Nie testowałem prawie tego w grach, także karta ma duży potencjał overclockingu, a możemy jeszcze podbić napięcie i spokojnie wycisnąć coś tam z niej jeszcze więcej. Tak mi się wydaje, chociaż czasami podbicie napięcia wiele nie daje. Trudno powiedzieć, nie próbowałem tego, nie ma takiej potrzeby moim zdaniem. Karta tak czy inaczej jest bardzo wydajna nawet po wyjęciu z pudełka, dlatego też testy, które robiłem dla Was, również były na karcie niepodkręconej, żeby każdy mógł wiedzieć, jak wygląda sprawa po wyjęciu karty od razu w pudełku, z pudełka włożonej do komputera itd., itd. Nie mam pojęcia, jak wygląda sprawa z HDMI, czy to jest 1.4a, czy to jest 2.0. MSI cały czas się do tego nie dostosunkowało na swojej stronie. Trudno mi wyczuć, to śledźcie. Dla mnie bólu nie ma, bo mamy tak czy inaczej DVI, które wspiera 60 Hz w rozdzielczości 4K, bo to tylko o 4K chodzi w rozdzielczość tak naprawdę. Mamy DisplayPort, który również wspiera 60 Hz. Dla mnie problemu nie ma, natomiast jeżeli ktoś ma monitor tylko i wyłącznie z wyjściem HDMI, wtedy problem może być, jeżeli kupuje na przykład monitor 4K, co nie sądzę, żeby miało miejsce, bo zawsze te monitory mają troszkę więcej złącz, aniżeli tylko HDMI. Także tak to wygląda. Chyba tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję. Niedługo postaram się zrobić dla Was testy w miarę czasu, oczywiście, bo jestem zajęty strasznie. Testy w rozdzielczości 1440. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, kiedy to będzie. Natomiast na dzisiaj macie, bo chcieliście szybko recenzję właśnie tej karty, jak to wygląda sprawa, jak się sprawa przestawia właśnie z przesiadką 780 czy 780 tytanium na tą kartę, żebyście wiedzieli i mieli pojęcie. Jak widzicie, nie ma sensu moim zdaniem, chyba że naprawdę liczy się dla Was te trzy rzeczy, które Wam mówiłem, czyli pobór prądu, temperatura i kultura pracy. Ok, koniec gadania, pozdrawiam, dziękuję, na razie, hej.